Proszę Państwa, chcielibyśmy się Państwu zaprezentować kolejny etap modernizacji tropickiego kina Sokolnia. 12 października podpisałem umowę wykonawczą z firmą KNK z Oszczeszowa, na podstawie której do 30 czerwca bieżącego przyszłego roku 2018 firma KNK za kwotę 1 225 000 zł brutto wykona elewację zewnętrzną kina Sokolnia. Tak będzie wyglądało kino, jego otoczenie, pan burmistrz, proszę o więcej szczegółów, bo nie można wolno z tym nie. Szanowni Państwo, w ramach tego projektu, o którym pan powiedział, firma ma zakończyć ostatni etap modernizacji kina. Jak Państwo wiecie, w pierwszym etapie została wykonana sala kinowa, hol wyjściowy oraz toalety. W drugim etapie wyremontowaliśmy podscenie, które jest przeznaczone na garderoby dla artystów oraz pomieszczenia, które są w części na piętrze budynku. Teraz przyszła kolej na ostatni etap. Elewacja, jak Państwo widzą, będzie miała kolor jasny z elementami takiego koloru, nie wiem, limonki plus część ciemno-antracytowych takich płyt podobnych do tych, jakie zostały zaprezentowane na hali sportowej w Kępnie. Zostanie od strony boiska sportowego wyburzony garaż, który tam stoi, i miejsce, które powstanie w tym miejscu koło tego pięknego dębu, zostanie przebudowane. Ma być to takie miejsce, gdzie będziemy mogli się, nie wiem, umówić, spotkać. Hol naszego kina nie jest zbyt duży, nie byliśmy w stanie go rozbudować. Wiadomo, że jak umawiamy się z przyjaciółmi gdzieś do kina, nie każdy przychodzi o tej samej godzinie. Warto gdzieś przysiąść, odpocząć. Tak jak Państwo widzicie, ta część zostanie wydzielona. Tutaj padło pytanie. Nie ma tutaj kolizji w żaden sposób z dojazdem do budynków Polonii, czy do lokalu, który tam się znajduje. Będzie wykonane, zostaną nowe ergonomiczne schody. Z dwóch stron budynku zostanie wykonana termomodernizacja, doszczelniona połać dachowa, plus na dachu powstanie dodatkowo taka maskownica, która ma troszeczkę zasłonić te ogromne centrale wentylacyjne, które tam się znalazły. Maskownica nie będzie przeszkadzała? Ta maskownica nie będzie wentylacji. To jest ażurowe. To jest ażurowe, także... A to jest tutaj zabudowane będzie i to jest tylko taki rzut po prostu dla nas? To jest to co jest w kolorze zielonym, to jest zielony. To jest ten dom, natomiast te płyty to są płyty, beton architektoniczny, płyty betonowe. Bez tak, zadaszenia. Z schodami, bez zadaszenia, bez niczego. Ławeczki na pewno. Będzie ogrodzenie, które będzie można wieczorem zamknąć, żeby tam się jakieś niekontrolowane imprezy nie odbywały, natomiast w ciągu dnia będzie można tu będzie z tego bezpośrednio korzystać. Tu będzie wyjście. Z kina? Tak, to jest drugie.